dzisiejsze czytania mówią bardzo wyraźnie o potrzebie ekonomizacji świata. Kościół powstał, został zrodzony w sercu Chrystusa, aby mógł ewangelizować. Kościół istnieje, aby ewangelizować. Tam, gdzie nie ma ewangelizacji, to ma Chrystusie, tam nie ma Kościoła. Jeden z niemieckich biskupów powiedział, gdyby Kościół nie ewangelizował, nie miałoby żadnego sensu tworzenie przez Pana Boga Kościoła. Wystarczyłby judaizm, jeśli Bóg nie poprzestał na judaizmie i powstał Kościół Święty, narodził Kościół Święty, to po to, aby ewangelizować. Aby, kochani, to wielkie orędzie o Chrystusie zmartwychwstałym, który jest naszą radością, jak mówił ostatni papież Franciszek w Chile, aby to wielkie orędzie o Chrystusie zmartwychwstałym, o zwycięstwie Boga nad śmiercią, łaski nad grzechem, zanieść w rany tego świata. Ja widzę tutaj w tym przepięknym kościele ten piękny krzyż, który jest tak bardzo charakterystyczny dla tej parafii. Pani, pamiętajcie, że dzisiejszy świat ma swoje rany. Dzisiejsza rodzina ma swoje rany. Dzisiejszy człowiek ma swoje rany. Dzisiejszy kapła ma swoje rany. I my musimy tego Chrystusa zmartwychwstałego wziąć w nasze serce. To jest, kochani, Chrystus świętego Pawła. Paweł spotyka na drodze do Damaszku Chrystusa zmartwychwstałego. Czyli Pana, który zwyciężył nad śmiercią. I tego Chrystusa zmartwychwstałego, to przesłanie mamy zanieść i włożyć w ramy tego świata, który jest w ukrzyżowaniu. Oczywiście, kochani, jest to nie lada zadanie, ponieważ zazwyczaj to my, którzy jesteśmy poranieni, zapraszamy świat, aby odszedł w nasze rany i uleczył nas. Wielu chrześcijan poddało się, nie wierzą w Chrystusa, który jest naszą mocą, ale będąc poranieni, zapraszają świat, aby leczył rany, karierą, pieniądze, prawda? Jakimś hobby, Facebookiem, komputerem, telewizją. I ten świat włączył nasze rany i te rany stają się jeszcze lepsze, jeszcze bardziej niebezpieczne, aż dochodzi do gangreny. Takiej duchowej gangreny. Dlatego też, kochani, to nawrócenie świętego Pawła, którego konsekwencją jest potem nawrócenie świętego Tymoteusza i Tytusa, który dzisiaj czcimy, to jest przede wszystkim jak gdyby przewartościowanie naszej mentalności. Czyli zamiast wiadolić, że jest mi źle i że tylko świat może mi pomóc, trzeba wstać, bo mamy Chrystusa zmartwychwstałego w nas i to my mamy iść w ramy świata. I dzisiaj podczas tej Eucharystii, kochani, prosimy o to. To jest ewangelizacja. Ewangelizacja, kochani, ma takie trzy obszary, o których chciałbym wam powiedzieć. My je nazwamy ad profundum, czyli głębia, czyli ewangelizacja mnie samego. Ad intra, to znaczy ewangelizacja wspólnoty, do której należy, zanim jeszcze my wyjdziemy z Chrystusem na zewnątrz. I właśnie ta trzecia, ad extra, to jest wyjście na zewnątrz z Chrystusem. Bardzo często dzisiaj chrześcijanie, kochani, od razu myślą o tej trzeciej. Wyjść, mówić do ludzi, spotykać się ludzi o Chrystusie. Ale ona nigdy nie zadziała. Ta ewangelizacja, ta trzecia, ad extra, jeśli wcześniej nie ma tych dwóch poprzednich, czyli ad profundum, jeśli ty się nie zewangelizujesz, czyli nie nawrócisz się. I potem ta druga, ad intra, jeśli wspólnota nie stanie się historią miłości, która ma być opowiedziana na zewnątrz. Pamiętacie, że my nie jesteśmy powołani tylko, żeby być strukturą, parafią, gdzie jest kancelaria, gdzie jest zakrystia, gdzie jest księdny proboszcz, notariusze i tak dalej. To jest struktura, wasza struktura. Ale my przede wszystkim jesteśmy powołani do tego, żeby stworzyć historię miłości między nami, żeby świat na zewnątrz wierzył. Czy my jesteśmy, czy chcemy stworzyć taką historię miłości i ruch Gloriosa Fide, który wpisuje się w tę parafię, chcę wam zaproponować, kochani, właśnie ten proces.
stwarzania pomogli serce z nami, ale pokoju. A więc pamiętajcie, ad profundum, to znaczy głębia, ale muszę wejść w siebie, muszę Chrystusem nawrócić siebie, muszę się nawrócić. I w nawróceniu, kochani, są dwa etapy. Mówię tutaj o tej pierwszej ewangelizacji. Jest nawrócenie, które nazywa się w języku greckim epistrefo, to jest kierunek, i nawrócenie metanoia, wewnętrzne, nasz problem. Epistrefo to jest nawrócenie zewnętrzny, kierunek. Na przykład, przyszliście na ten mszę święty, to jest epistrefo. Kierunek, kościół, msza święta, godzina 18, adoracja. Widzicie? To są jakieś rekolekcje. To jest profesjonal. To jest profesjonal. Dobry kierunek. Idę tam, jest ksiądz, wyspowiadam się i tak dalej. To jest kierunek. Tutaj widzę tam wspólnotę, która przyjechała z Prejera. Ponad 100 km. To jest dobry kierunek wyższy. Bo tam będzie adoracja. Epistrefo. Strefa, epistrefo. Czyli kierunek. Pamiętajcie, to jest ważne. Zaproponować również Wyszkowie, ludziom, dobry kierunek. Gdzie jest Chrystus? Gdzie można dobrze zjeść? Czyli najeść się złocze, najeść się obowiązki, najeść się wspólnoty, miłości. Ale, kochani, epistrefo nie wystarcza. Bo ja mogę mieć dobry kierunek, ale potrzebna jest metanoia, czyli zmiana kierunku myślenia. Metanoia, kochani, to już nie jest kierunek zewnętrzny, tylko kierunek moich myśli, bo moich spojrzeń, moich pragnień, bo ja mogę przyjść do kościoła, wiecie, jestem epistrefą, ale źle myślę o drugim człowieku. Co z tego, że ty przeżywasz to nawrócenie, nie? Epistrefą. Ja źle myślę o tej mojej sąsiadce, którą widzę, że przyszła teraz ze mną. Jeśli ja mam złe pragnienia, prawda, kręga tutaj przed Najświętszym Sakramentem, czyli kierunek jest dobry, ale nie zmieniam kierunku moich myśli pragnień. I myślę, jak to może wykorzystać w pracy. Jak nie zapłacić rachunków, czy podatków. A więc pamiętajcie, to ad profundum, to znaczy dwa nawrócenia, które muszą być ze sobą zespawane. Epistrefo, kierunek zewnętrzny, i metanoia, kierunek wewnętrzny. Panie, przemień moje myśli, Panie, przemień moje spojrzenia, mój słuch. I kochani, potrzeba nam spać z konia, jak wczoraj się wypadłem i ze swoich koniów spadali również Tymoteusz i Tytus. Co to znaczy, bo spać z tego konia? Wiecie dlaczego Saul, dlaczego Szaweł się nazywał tak? Szaweł to znaczy Saul. Jego rodzice ochrzcili go w ten sposób na cześć pierwszego króla izraelskiego Saulu. Co oznacza wielki, potężny. Jeśli przeczytacie historię tego króla, on miał niesamowicie wielką posturę. Był bardzo silny, mężny. I rodzice, dając imię Szaweł, chcieli, żeby on stał się potężny, żeby miał władzę. Kończył oczywiście Uniwersytet Gamaliela, który się uznał bardzo cudowny. Zobaczcie, jak ta wielkość jego rosła. A Pan Jezus spotyka go z matką Saulem, Pan Jezus, pod Damaszkiem i zmienia mu imię na Paweł. Paweł. A co znaczy Paweł? Piko, malutki, na nie mały, malutki. Czyli z Szawła, który oznacza wielki, dochodzimy do Pawła, który oznacza malutki. Rozumiecie? I to jest nawrócenie. Każdy z nas jest Szaweł, cały, wielki, potężny. Począwszy od tego. Ja zawsze spoglądam na tego grzesznika, który jest ze mną, na tego Szawła. I dziękuję Bogu, że go każdego dnia próbuję z tego konia własnych pychy położyć na ziemi.
człowiek próbuje pokazać tą duszę szatła. Wielkość. A Jezus mówi, stań się Pawłem. I zacznij rodzić właśnie twoich uczniów, tak jak Tymoteusz i Tytus. I Tytus. A więc to jest pierwsza kanonizacja Świętego Apostoła, czyli ewangelizacja siebie. Siebie. Druga ewangelizacja, kochani, oczywiście to mamy ze sobą, to jest ta ewangelizacja ad intra. Zanim jeszcze wyjdziemy z tej świątyni, żeby ich ewangelizować. Ad intra to właśnie to, że mamy stać się historią miłości między nami. Paweł VI, wielki papież, w swojej adhortacji Ewangelii właśnie przepraszam, pomóżcie mi. Ewangelii Lucjanki właśnie, ta przebiegna adhortacja, on mówił, Kościół zewangelizowany ewangelizuje. Kościół, czyli wspólnota zewangelizowana tutaj w środku. Wspólnota nie wychodzi, żeby ewangelizować, zanim się nie zewangelizuje, czyli zanim jest Kościół ministerstwem z nami. Rozumiecie? Ale jak się Kościół nie serc? Przede wszystkim, kochani, ta komunia serc to jest człowieczeństwo. To jest człowieczeństwo. Zobaczcie, ile człowieczeństwa jest w Pawle, który pisze do... Czytaliście, prawda? Słyszeliście? Właśnie z dzisiejszego pierwszego czytania. Zobaczcie. Paweł z woli Boga, apostoł Chrystusa Jezusa posłany do ułożenia życia obiecanego w Jezusie do Tymoteusza, uważajcie, swego umiłowanego dziecka. Łaska i miłosierdzie. Dziękuję Bogu, któremu służę, jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy zachowuję nieprzerwaną pamięć o Tobie w moich modlitwach. W nocy i w dnie pragnę Cię zobaczyć. Pomnę na Twoje łzy, by napełniła mnie radość na wspomnienie wiary o Szczególu. Zanim ci trzej panowie wychodzą na mobilizację, Paweł, Tymoteusz, Tytus, najpierw chce siebie zobaczyć. Śnią sobie. To jest to tworzenie tej wspólnoty miłości. Czy wy siebie o sobie śnicie? Czy wy siebie potrzebujecie? Czy wy kochacie siebie, żebyś ja potem zobaczył to i nawrócił się, bo widząc swą miłość między wami, nawraca się. Kochani, patrzę na was żółwek, jest tutaj żółwek, piękny żółwek. Ja mieszkałem w Bełchatowie, w Mediolanie. I we Włoszech, kochani, wszystkie żółwki są takie same, mają takie same figury, w domach i w kościołach. Zestaw figurek, które reprezentują różne stany cywilne, a więc są lekarze, są profesorowie, robotnicy, rolnicy, strażacy itd. Ale jest jedna figura, która w tym roku szczególnie zaciekawiła. Nazywa się ten człowiek zafascynowany. Jest taka figura człowieka zafascynowanego. Wszyscy przynoszą Jezusowi coś, a on ma puste ręce otwarte w ten sposób i buzi otwarte ze zdziwienia. Tak, przed Jezusem narodzony. Jedyną rzecz, którą daruje, Jezusowi, jest zdziwienie, zachwyt. Przed Jezusem Chrystusem. Przed tym, że stworzyciel zapragnął być takim kimś, jak jego stworzył. Zachwyt. Dzisiaj ludzie operują się plastycznie na Zachodzie, ale już pewnie w Polsce, bo chcą być piękniejsi, podobać się do kogoś. A tutaj Chrystus, który jest Bogiem, przychodzi na to, przepraszam za taką metaforę, operację plastyczną, żeby stać się człowiekiem. Dobro. A ty mówisz, moje życie jest chyba jak twój stworzyciel, Bóg. Upodobnia się do ciebie. Staje się człowiekiem. To jest to człowieczeństwo. I słuchajcie, ten właśnie zachwycony staje przed Panem Bogiem, narodzony przed Jezusem. Pełen zachwytu. Czy ty na przykład jesteś gotowy za chwilę rozpoczynamy adorację, ale podczas tej przyjście, tej
nasze kapłańskie dłonie sprawią modlitwą konsekracyjną, że narodzi się tam ten sam Jezus, którego te zapasowanie adorują. Czy Ty jesteś w stanie zachwycić siebie Jezusem? Co Ciebie zachwyca? Gdyby Jezus dzisiaj się chciał narodzić dzisiaj, to najlepiej, żeby stał się komórką. Telefonem komórkowym. Wtedy byśmy to mieli zawsze będzie, żeby nie odstajemy. Tak się mówi. W środku mam zdjęcia, prawda? Myśmy zawsze robili zdjęcia. Wszystkie informacje czytamy. Myśmy czytali z Chrystusa wszystko. Wszystko nabywamy. Jeśli chcemy zobaczyć, gdzie jechać, korzystamy z komórki, nie? Z nawigacji. Panie Jezu, gdzie mam jechać? Nagrywamy i tak dalej. Połączenie jest jedne. Tak czy nie? No bo zasięg telefonu, gdy świeżo, podłączenie do miasta, żeby naładować. Idealna sprawa. Czy Ty zachwycasz się tym żywym Jezusem? Czy Ty tą komórkę, telefon, chcesz przemienić w żywą komórkę, czyli w żywe ciało, które rodzi się tutaj? Czy też stajesz się takim właśnie, kochani, takim człowiekiem, który żyje nie żyje życiem, żyje właśnie jakimś profilem na Facebooku, w mediach społecznościowych, ale nie ma tego życia, nie ma tego ciała. Zachwycić się człowiekiem żywym, żywy. I kochani, budować tą ewangelizację atlintra, czyli między nami, to jest dotknąć dłoń światła jego człowieka, którego nam brakuje. Dać sobie czas. Przytulić. Dzisiaj nawet psychologa słuchajcie o tym, że 5 minut przytulenia się sprawia, że wyrastają w tobie, mnożą się w tobie hormony radości. Jestem hormon radości. Bez słów nie poprzytuli człowieka. Kiedy ostatni raz ktoś się przytulił? Kiedy? Rozumiecie? To jest odbudowanie więzi adintra. I dopiero potem jest ta trzecia ewangelizacja, która nazywa się adekstra, kiedy wychodzimy, kiedy już się nawróciłem i kiedy znowu stworzyłem właśnie Pan Jezus Chrystus komunię miłości. A więc wtedy idziemy na zewnątrz, dopiero wtedy. I na czym polega to nasze wyjście na zewnątrz? Ha, tutaj musimy stworzyć sieć. Bo nie wystarczy łączyć na wędkę. Czasami trzeba na wędkę. Tak mówienie wędki to jest obwyższone na przykład. Gdzie jest jedna wędka i jedna wędka. Ksiądz i głowie ryby. Kładąc na haczyku swoje serce. Nie jakiś tam traktat teologiczny. Tylko swoje serce, które jest sercem Chrystusa, pełne miłosierdzia. Jeśli kogoś chcesz zorganizować na zewnątrz, to przynajmniej to na haczyku musi mieć swoje serce pełne miłości. Wcześniej nawrócone i podpięte do drugie serca, żebyś właśnie był w komunii z innymi. Dopiero takie serce po tych dwóch pierwszych organizacjach może zamieścić na haczyku i ewangelizować. Ale kochani, rublo jest wydatne, nie tylko wędka, to sieć. Zobaczcie nasze atelier, naszych konsekrowanych, których tutaj mamy świecie, naszych trinitarzy, naszych liderów, członków naszych atelier, przyjaciół naszego ruchu. To jest sieć relacji. A ktoś mi mówi, że to jest dziedza. Nie wystarczy, że jest ksiądz, który powie jakąś katechezję, księży. No po co to sieć? Po co tych świeckich ciągasz? Po co? Patrzę na tą wspólnotę z Brejwa, która przyjechała. Noc, zimno. Nie wiem, tutaj macie stopień. Jeden stopień, prawda, w kościele. Na zewnątrz, jeden stopień. Prawda? No to po co oni tutaj przyjechali? Słuchajcie. Otwórzcie oczy i uszy, ja mam powód. Dlaczego my budujemy taką świeckość?
ponieważ każdy człowiek został stworzony przez Pana Boga na zasadzie klucza. Klucza. Co jest takiego charakterystycznego w kluczu? Jego niepowtarzalność. Jeśli ja bym swoim kluczem chciał otworzyć drzwi waszego kościoła, jest to niemożliwe. Bo klucz tych drzwi jest niepowtarzalny, a swój Bogiem. I tak samo jest w życiu człowieka. My jesteśmy niepowtarzalni i każdy jest kluczem do jakiegoś zamku. I tym zamkiem jest życie drugiego człowieka. Ja na przykład mogę być kluczem do serca tamtego brata. Ale nie jestem w stanie otworzyć serca tej siostry. Dlatego też proszę Ciebie. Każdy jest kluczem niepowtarzalnym. I musi znaleźć swój zamek, który otworzyć, który musisz otworzyć. I czasami ten zamek to jest serce nienawrócone, kochani. Dlatego też jesteś takim pękiem kluczy w ramionach Pana, w dłoniach Pana. I on podchodzi i mówi ten klucz. Dzisiaj do tym Pani być potrzebny świadectwo Tomasza. Ale no, ja to tłumaczę, który jest kapłan, więc nie na ten temat. Nie, jego życie. Do tego Pana będzie potrzebna świadectwo Jona. To jest klucz. No ale Jona miał jest we wspólnocie, to trzeba swoją przygodę, od dwóch tygodni. Ale to jest klucz dla mnie. Przez cały rok próbowaliście organizować się ją i nie udało się. A on jest kluczem dla mnie. Bo ma podobną historię. Jest to na wice. Dopiero teraz, i my przyjmiemy to, zobaczycie, co się stanie, gdy zadbamy o swoje momenty.